Ruszyło się ostatnio w naszym handlu, czyli mówiąc po prostu, jest czym handlować. Nawet najżałośniejsza część ciała Polaka i Polki, czyli noga, może już wybierać i przebierać. Frontem do klienta zwrócił się przemysł tekstylny. O potrzeby wyższego rzędu troszczy się coraz skuteczniej branża spożywczo-garmażeryjna. Nasz operator odbył podróż do Wrześni i Siedlec. Poprawę zaopatrzenia i lepszą organizację handlu najwyraźniej odczuły małe miasta. Te legendarne dawniej wiadra lub naczynia emaliowane są dziś zawsze dostępne. Klient ma rację. Pomyślcie więc, panowie producenci, o nowych typach pralek i telewizorów, bo znów zaczną puchnąć magazyny. W sklepach i domach towarowych spotykamy często praktykantki ze szkół zawodowych i znajdujemy, że nie są wcale mniej zręczne od swych doświadczonych koleżanek.